takich placówek jak zakład karny czy areszt śledczy, w 99% osadzonych to jest, co siedzą za przestępstwa pod wpływem alkoholu. No ale ja też piłem. No tylko, że nie każdy kradł, jak wypił. No fakt, nie kradłem. No, ale przeważnie siedzą tacy, którzy nadużywają, którzy są uzależnieni od alkoholu i w pewnym momencie brakuje tych pieniędzy na alkohol. Człowiek dochodzi do takiego stadium, że zrobi wszystko, żeby zdobyć pieniądze na alkohol. No. Jedni pójdą kraść, drudzy żebrać. No fakt, znam sporo takich osób, co prawda nie poszły do aresztu śledczego, nie poszły do więzienia, no ale niestety byli w takim stadium, w takim momencie, że potrzebowali pieniędzy na wódkę, więc kradli. No ja też właśnie dzięki alkoholowi, no bo nie powiem, jestem uzależniony od alkoholu. Jak potrzebowałem pieniędzy, jak miałem delirium, ręki, jak już byłem w takim stanie, no to żeby te pieniądze na alkohol zdobyć, no to szłem kraść. No ale teraz pan nie pije. Nie, jestem przed zamknięciem, to jest 3 lata w sumie jestem po terapii, rok utrzymałem się abstynencji, no i teraz 2 lata w więzieniu. Tylko że już było za późno, no. Podjąłem się terapii po popełnionym przestępstwie, że to już nic nie dało się zrobić. No ale przynajmniej zrobił pan coś dla siebie, bo być może, mówię być może, bo to nie jest dane na zawsze, po wyjściu na wolność nie będzie pan pił. No, ja myślę, że też mam taki zamiar, bo tak jak powiedziałem, no to już jest, ja jestem w fazie krytycznej i ja jak skosztuję alkoholu, to popłynę. Że ja nawet nie mogę łyka piwa wziąć, bo No i bardzo dobrze, można bez tego żyć, ja żyję 20 lat bez tego. No można, ja się nauczyłem, ja żyłem rok czasu i powiem szczerze, że mi się to spodobało, takie życie, na trzeźwo. Człowiek trzeźwo myśli, patrzy inaczej na ten świat, a nie tylko dlaczego ja jestem tak i nikt mnie nie kocha, nie ten, ale to człowiek jest sobie winien, nikogo to nie jest wina tego samego siebie. No prawda jest taka, że wiele osób mówi, piję, bo mam problem, bo mam śmo, bo mam tamto. A nachlasz się, to wytrzeźwiejesz, potem i tak problem wraca w jeszcze większym zakresie. To jest tak, problemu nie ma, dopóki jest wódka w butelce. Kończy się wódka w butelce, zaczyna się znowu problem, od nowa. A od tego problemu może się zrobić jeszcze drugi problem. No tak, to się nawarstwia, tak. To może być taka reakcja łańcuchowa, od jednej pięćdziesiątki aż za mury więzienia, prawda? No tak. Ja to miałem tak, mama mówi, czekaj, pij, kradnij, zamknąć się, pójdziesz siedzieć, a ja zawsze mówiłem mamie, gdzie? Mnie tam nigdy nie zamknął. Jak pierwszy raz trafiłem do więzienia, to miałem 12 lat wyroku. Dzięki alkoholowi. Bo po trzeźwemu to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że ja nawet muchy nie potrafię skrzywdzić, a co dopiero człowieka. Trafił pan do więzienia, a wcześniej był zakład wychowawczy czy zakład poprawczy? Poprawczy. Zakład poprawczy. No i zby dziecka, nie? Schronisko dla nieletnich i później więzienie. No to pan ma bogate doświadczenie. No, pełen asortyment. To pewnie czas skończyć. No na pewno. Nie ma się czym chwalić, tylko żałować. Taka prawda. No ale nic jeszcze się nie skończyło, wszystko przed panem. Oczywiście, młody jestem, to teraz tylko wyjść i pozytywnie myśleć, a nie... No przede wszystkim pozytywnie myśleć, bo inaczej się nie da. No raczej nie. Znaczy można wyjść, wziąć, kupić. Będzie człowiek miał parę groszy na wyjście, kupi sobie troszkę wódki, wypije, skończą się pieniądze, no i co, nie będzie pieniędzy na alkohol, no to trzeba będzie coś już ukraść. No i tak właśnie ludzie trafiają do więzienia. No nie, no mam nadzieję, że pan tego nie zrobi. No ja mam nadzieję, że też, że to już jest ostatni raz pobyt w takiej placówce jak... Oby panu starczyło wiary, a może nawet nie tyle wiary, bo ona może być zachwiana, ale siły, żeby przetrwać. Siła to jest, a jak mówią, wiara czyni cuda. Wiara czyni cuda, powiada pan. Nie byłbym taki pewien. Tu, w mózgu trzeba sobie zakodować. A. Nie będę pił, nie wrócę do mamra, nie będę kradł. Ja panu powiem tak, to żeby była przestroga dla każdego jednego, który by chciał się tam... Każdy jeden dzień w więzieniu... Kto by chciał się tam, ale proszę powiedzieć, proszę koniecznie powiedzieć. Każdy jeden dzień w więzieniu to jest dzień stracony. Przez jeden dzień to można 10 dni, jeden dzień stracony, przez taki jeden dzień można bardzo dużo zrobić na wolności, niż zmarnować go w więzieniu.
Zatem nie wracać za mury. Oczywiście. Nie polecam nikomu.